No to tu jest w tej refleksji to jest tak naprawdę umieszczone wszystko to co ja dostałem od tej wspólnoty. Ja ją dzisiaj czytałem i ja się zafascynowałem 7 sierpnia. I jaki jest osoba nowa, to powiem, że ja przez te wszystkie lata właśnie tutaj przychodzę tylko po to, po ten wzorzec i po to, żeby uświadomić sobie, że to, że należę do tej wspólnoty, to jest największym darem, no nie, mojego życia. Ja nie mam żadnych złudzeń, że mnie by już nie było na tym świecie. Nie? Ja miałem kolegów młodszych ode mnie i wspaniałych. I przed przyjściem do tej wspólnoty oni już umierali lub ginęli. A co dopiero, jak ja przyszedłem tutaj i tak naprawdę od prawie 40 lat nie byłem już w więzieniu. Nie mówię, że nigdy nie będę, to razu w tej wspólnocie się nie mówi nigdy, nie mów nigdy, ale nie byłem. To jest dla mnie wielkie osiągnięcie, bo pamiętam, jak wychodziłem z Kamińska, to tam się szybko wracało. Niektórzy nie mogli nawet do domu dojechać, już tam coś wyrąbali po drodze i po prostu wracali. No i ja się załapałem od razu jako ten młody człowiek do tej wspólnoty. No i dzięki temu żyję, bo otrzymałem tutaj właśnie wzorzec. I teraz tak, jeśli otrzymałem ten wzorzec, to powinienem też być wzorem, nie? Postępować jako wzór, czyli przestrzegać zasad, nie przeklinać, tak jak dzisiaj może w tej swojej wypowiedzi Bóg mi pomoże, żebym nie użył jakiegoś przekleństwa i być takim fajnym, jak to się mówi, członkiem tej wspólnoty. Ale okazało się, że ja przed przyjściem do tej wspólnoty, ja nawet w przedszkolu mieli ze mną kłopoty, później w szkole podstawowej, później w polsku podstawowej od razu do zakładu, później w szkole średniej to do więzienia i w więzieniu mieli ze mną problem i to potężny, bo ukarali mnie jeszcze, odbywając karę pozbawienia wolności, zostałem jeszcze dodatkowo skazany za ucieczkę i kradzież samochodu. Czyli ja nie potrafiłem się dostosować do tego. I pamiętam tutaj, ja już nie piłem kilkanaście lat i płaciłem mandaty. Bo ja uważałem, że znaki drogowe i te przepisy ruchu drogowego to jest po prostu dla frajerów. Albo się boją szybko jeździć, albo boją się po prostu tych jakichś tam konsekwencji. I w końcu przyszedł taki dzień, że ja w końcu to zrozumiałem. No, że jednak te przepisy ruchu drogowego też mnie obowiązują. No, ale to nie na długo to zrozumiałem. I tak jest ze mną, ze wszystkim. Ja mam ten wzorzec, ale niestety postępuję nieraz podług swojego widzimisię. Ci mądrzy ludzie, którzy byli na początku w tej wspólnocie, nasi bracia za wielkiej wody, Amerykanie, doszli do wniosku, że ten program i ten wzorzec, on jest tylko na jeden dzień. A ja myślałem, że ja tu przyjdę, zobaczę, jak ten wzorzec wygląda, zapoznam się z nim i już tam 20-30 lat będę tego wzorca postępował. Niestety, nie. Ta siła i te mądrości, ta wiedza,
To jest tylko na jeden dzień. Na jeden dzień, a nieraz na kilka godzin. Mój przyjaciel świętej pamięci Wiktor mówił, jak kończył spikerkę na takim mityngu, to mówił: słuchajcie, jeśli choć jedna osoba się nie upije po tej mojej spikerce, to ten miting był udany. Nie? Bo słuchajcie, ja pamiętam takie spotkania, to było dokładnie na Koszykowej, była taka przychodnia, już teraz nie ma jej, w latach 80. I po prostu tylko prowadzący był, jak to się mówi, trzeźwy. Jak się pytał, jak to było, okres abstynencji krótszy, to kiedyś było tutaj już miesiąc, tam w latach 90. czy tam w 2000. Ale w 80. to było, kto ma okres abstynencji, coś tam tydzień, nie? No i ten. I on mówi, niech podniosą rękę tam, że nie mają tygodnia trzeźwości, wszyscy podnieśliśmy, on nie podniósł, to my wszyscy na niego, to kłamie. No, nie? No i tak to było. Były takie sytuacje. Ale tym niemniej ta moja mądrość i ta moja fantazja łajska została tyle razy sprawdzona, że ja już coraz bardziej wiem, że nie ma dla mnie innej drogi. Słuchajcie, ja wczoraj wracałem z nocnego klubu, tutaj jeden kolega grał tam też ze mną i słuchajcie, i tu była już gdzieś koło 12 w nocy i wraca mój kolega, nie, 18 lat nie pije, ja mówię, gdzie ty wracasz, nie? O tej porze, nie? On mówi, do ciemnego domu. Ja mówię, a ile ty teraz nie pijesz? On mówi, 18 lat w tym roku minie. I się modlę, żeby mi nie zabrali tego mieszkania, nie? To ja mówię do niego, no to zrób ten program. On mówi, wie się. Ja będę się słuchał jakichś idiotów. Ktoś mi będzie mówił, co ja mam robić, nie? I tak dalej. No i tak to jest po prostu. Także trzeba tutaj jakąś drogę obrać. Nie? No niektórzy twierdzą, że tylko jest jedna droga, jest to droga 12 kroków. Ale niektórzy znajdują inne, to są terapie, jakieś tam inne rzeczy. Nie? Ja jestem typem beznadziejnego alkoholika i mnie po prostu nic innego nie pomaga, jak tylko wykonywanie tych sugestii i przyjście na meeting w real. Jak widzę tyle osób, to nie wiem, jest to jakaś taka energia. To jest to, co ludzie jeżdżą do Częstochowy albo idą na piechotę, robią pielgrzymki, a to chodzi o to, że to ludzie dają tą energię. Nie? I ja tutaj przychodzę właśnie po tą energię. Nie? Bo to, co jest w tych książkach napisane, to ja to znam, ale ta wiedza mnie nie pomoże. Jeśli ja nie będę działał, czyli robił tych sugestii, czyli brał telefony, dzwonił do nowych przyjaciół i po prostu pomagał im. Nie? A jak mogę pomóc? No kiedyś myślałem, że tą swoją wiedzą. Nie, ja mogę tylko opowiedzieć o sobie. Słuchajcie, ja miałem ostatnio takie coś. Ktoś mnie tam telefonicznie zapytał się, czy mogę go przeprowadzić przez ten program. Ja mówię, dobra, no to spotkamy się tu. Ale wiesz, ja jestem po COVID-zie, wiesz, ja mieszkam na czwartym piętrze i nie mogę zejść. No, to ja mówię,
dobra, to ja wejdę. I słuchajcie, i na te czwarte piętro wszedłem i tak naprawdę zobaczyłem, że nie wiem ile jemu pomogłem, ale sobie pomogłem, nie? Bo było mnie to potrzebne, nie? Żeby coś zrobić dla drugiego człowieka. Nie? Także tak to działa, to są nieraz takie proste rzeczy. I tak jak na terapii, ja byłem na kilku terapiach, mi mówili, że ja jestem najważniejszy, także tutaj w tej wspólnocie tu nie leczą z alkoholizmu, tylko mówią o wyzdrowieniu z alkoholizmu i ono polega na tym, że przestaję się zajmować sobą, a zaczynam się zajmować tym kimś, kto potrzebuje pomocy. Także to jest ten mój wzorzec i staram się w miarę jakoś go stosować. Dziękuję bardzo.